szybka kawa i idziemy, bo dzisiaj będą dziwne rzeczy. Kawiarnia spoko, nowa się otworzyła, daje 4 kubki wielorazowego użytku na 5 za kawiarnię. Odejmuje jeden za to, że prawdopodobnie podkupili wcześniejszą kawiarnię, która była super i uwielbiałam ją. Zamknęli ją z dnia na dzień. I strasznie zimno się już zrobiło, dzisiaj jest tylko 8 stopni i nie lubię tej szanghajskiej zimy. Ale o tym też mówiłam naprawdę, naprawdę nie raz. Znaczy to nie jest ani zima, ani ciepło też nie jest w zimę, bo też niektórzy myślą, że w Szanghaju nie ma zimy w ogóle i jest tylko lato cały czas, nie ma pół roku. Niestety są. I ta zima jest taka... Ta szanghajska zima to jest taki polski listopad, można by było powiedzieć, bo tu nigdy nie pada śnieg, ale jako, że nigdy tutaj temperatura praktycznie nie spada poniżej zera, czasami może w nocy tam -1 jest w zimę, to nie montuje się tu ogrzewania. I teraz sobie wyobraźcie mieszkać w domu przy temperaturze -1 w nocy bez kaloryferów. Ogrzewania, w ogóle niczego. I te drzewa w ogóle, patrzcie na te drzewa. One wyglądają bardzo ładnie w lato. To są platany, które były zasadzone jeszcze przez Francuzów za czasów kolonialnych, jako że w Szanghaju była koncesja francuska kiedyś. Była też brytyjska, ogólnie były różne koncesje, ale to jest na inny film. Tutaj wojny opiumowe swoje zrobiły, jak ktoś się interesuje historią, to można sobie poczytać o wojnach opiumowych i się dowiedzieć, skąd się w Szanghaju wzięły zagraniczne koncesje, ale wracając do drzew. One będą z powrotem zielone dopiero na lato, maj, gdzieś coś takiego. Jak w zeszłym roku wyjeżdżałam z Szanghaju w połowie kwietnia do Yunnanu, to jeszcze były bez liści, gdyż no strasznie późno się zielenią i tak sobie to wygląda, takie łyse kikuty. O, to też jest nowe, tutaj zresztą kawiarnie to się zmieniają praktycznie co roku, jest mnóstwo nowych. Teraz niedawno się sporo zamknęło i moi znajomi, którzy pracują w branży, spekulowali, że prawdopodobnie landlordzi na chiński nowy rok, czyli od lutego, podnieśli czynsz i dlatego dużo miejsc się teraz zamyka. Zobaczymy, o, to też jest nowe. Tutaj. Tu kiedyś był bank HSBC chyba. Wyszłam na kawę, wyszłam na jedzenie, którego jeszcze nie jadłam, ale to zaraz. Zbliża się 15, więc będę się zwijać zaraz do domu, dlatego że słońce, które w tym momencie świeci, jest jeszcze całkiem ładnie, jest jedynym źródłem ciepła na zewnątrz, co oznacza, że kiedy się ściemni, to się stanie zimno jak piorun. Wczoraj jeździłam jeszcze skuterem, jako że pojechałam nakarmić kota Nadii i Piotra, bo ich nie ma w Szanghaju i jak wracałam, to było już ciemno i było strasznie, strasznie zimno, więc trzeba szybko coś zjeść i wracać zaraz do domu. Ale jest jeszcze jedna kwestia, o której tutaj ostatnio się mówi sporo, ale tym teraz Chiny żyją, więc ciężko byłoby to pominąć. Wczoraj ogłoszono przez internet, że w centrum handlowym Jiuquan, które jest jakieś 15 minut drogi stąd na północ, była osoba zakażona. Jedyny w Szanghaju przypadek zakażenia, jaki w ciągu ostatnich dni wykryto, był właśnie tam. Co oznacza, że wszystkie osoby, które były w tym centrum handlowym Jiuquan przez ostatnie, nie wiem, 6 dni chyba, kody im się zmieniły na pomarańczowe. Oj, przepraszam, nie pokazuje się. Kody im się zmieniły na pomarańczowe.
ja, co prawda nie byłam tam od miesiąca, bo ja nie bywam tam super często, dlatego że tam jest stacja metra, ale ja mam bliżej do innej stacji metra i patrzę tak co chwilę, tam co parę godzin, tak trochę nerwowo na ten mój kod, że on czasem się nie zmienił na pomarańczowy, bo jak się zmieni, to znaczy, że nie będę mogła wyjść z domu i będę oznaczona jako bliski kontakt osoby zakażonej, a wczoraj okazało się, że wszystkie osoby, które były w tym centrum, gdzie ogłam, wszystkim się zmienił kod na pomarańczowy, żółty ukośnik, pomarańczowy, no. Mój jest jeszcze zielony, więc niech sobie będzie, ale no jest ciekawie i pamiętacie, jak robiłam film o zapasach z 2 miesiące temu, to trzeba będzie zrobić zapasy. Ale o tym wam trochę więcej opowiem, jak już wrócę do domu i będę te zapasy robić. Kupię na Taobao po prostu jakieś kartony rzeczy, bo jest w Chinach nieciekawie. I o ile zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu to, że gdzieś tam jest lockdown, że gdzieś 15 milionów ludzi siedzi zamkniętych w domach, nie mogą wyjść w ogóle z domów, nie ma w ogóle wychodzenia z domu, nie taki lockdown jak w Polsce, to dla wielu ludzi to już jest takie, tam normalnie, tak się dzieje. To nie jest już taki szok, jak to było 2 lata temu, w styczniu 2020, ale ciągle są lockdowny w Chinach, więc czuję, że może być źle i tutaj u nas, dlatego że... Dobra, potem o tym powiem. Idę coś zjeść. Powiem wam coś, o czym wam nikt inny nigdy w życiu nie powie, bo jest to wiedza przydatna do niczego i patrzcie na to. Co to jest? To są rękawiczki jednorazowe, takie foliowe. Na pewno kojarzycie, nie wiem, jak się nakłada w markecie pieczywo, to są takie. No to one są wszędzie, w każdej burgerowni, w pizzeriach często i no w bajglowni też. Dlaczego? Dlatego, że Chińczycy mają obsesję na punkcie tego, że jedzą kanapki w rękawiczkach. I ja rozumiem, że pandemia, ale można ręce umyć, a tych rękawiczek potem są kurwa miliony, wszędzie. Jak się pizzę zamawia z dostawą, to też bardzo często dają te rękawiczki. No i tak jak mówiłam, nie jest to wiedza przydatna do niczego, ale to tak na marginesie, jak ktoś czasami pyta, jak macie świadomość ekologiczna w Chinach. Dobra, mam tu mojego bagla warzywnego, ale on się przewraca, nie! No więc tak, 13-milionowe miasto jest na lockdownie od 23 grudnia. I już pod koniec tamtego roku zaczęły się pojawiać w social mediach, na Weibo głównie, takie głosy, że kończy im się jedzenie. I w ogóle na niektórych osiedlach zaczęto prowadzić handel barterowy, gdzie ludzie oddawali swoje telefony sąsiadom w zamian za jedzenie, albo jakieś zachomikowane papierosy gdzieś tam, w zamian za to, żeby mieć w ogóle coś do jedzenia. I tam było bardzo dużo kontrowersji, bo te akcje, które znaczy niby służby miały dowozić jedzenie ludziom do domów, ale to było przeprowadzane dosyć nieudolnie. Część osób dostała, część osób nie dostała, zależało od tego, gdzie się mieszkało. Niektóre dystrykty miały lepszą pomoc, inne gorszą, a jeszcze inne beznadziejną w ogóle. No i co teraz? Zamknęli Xi'an i dalej go nie otworzyli. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest dzień. Który jest dzisiaj dzień? Dzisiaj jest 12 stycznia, Xi'an jest zamknięto 23 grudnia, więc mamy 8 dni w grudniu i 20 dni, czyli już prawie 3 tygodnie Xi'an jest zamknięty i ludzie mają problemy z dostępem do jedzenia. Co więcej, parę dni temu ogłoszono, że w mieście Tianjin, miasto Tianjin to jest miasto wydzielone, graniczące z Pekinem, znaleziono 20 przypadków i 2 z nich to są przypadki wariantu nowego Omikron, który jest nie wiadomo skąd. Znaczy nie wiadomo skąd te osoby się zaraziły i skąd ten Omikron jest w Chinach, więc już jest powiedziane, że on sobie krąży po Chinach od końca zeszłego roku i nie wiadomo skąd on jest i gdzie już się zdążył rozprzestrzenić, więc tych przypadków na pewno jest już dużo, ale nie wiadomo, dopiero je znajdują. Co to oznacza? To oznacza to, że on może być już w Szanghaju i wczoraj, 11 stycznia, tak jak powiedziałam, w centrum handlowym niedaleko stąd, kilkanaście minut pieszo, był ktoś zakażony. I może być ich w końcu więcej. Mogą nas też w końcu zamknąć w domach. I o ile w Szanghaju nie było wcześniej takiego twardego lockdownu jeszcze nigdy, no to kiedyś musi być ten pierwszy raz. Zatem ja jestem przekonana, że naprawdę już w tym momencie czas zrobić te zapasy. Nawet jeżeli nas nie zamkną, to makaron w końcu zjem. Tak, on mi się nie zepsuje. Suchy makaron. Więc czas zrobić
zapasy. I tak sobie myślę, że najdłużej to mogą nas zamknąć na miesiąc. To wezmę spaghetti makaron 1. To z 10 by potrzeba było. A czym jest to? Do koszyka. Dobra, next. Puszki. Już tutaj, jak była puszka po chińsku, guantou, prawda? Ta, fancie guantou. W ogóle może wam to się wydawać dziwne, ale tutaj nikt takich rzeczy nie je, tak powiedzmy, biorąc pod uwagę, co się je tak tradycyjnie w tej części Chin, więc pomidory z puszki są najczęściej importowane z Włoch. O, za 3 puszki, jest za 3 puszki za 40, no to wezmę razy 2, to będę miała 6 puszek. O, są zupki Campbell's. Ani nic nie jadłam, to wezmę 3 na próbę. Ryż nie kupię, bo ryż kupiłam 5 kilo w zeszłym roku, taką wielką pakę, gdyż w wielu chińskich, takich typowo chińskich supermarketach, takich mniejszych, nie ma mniejszych paczek z ryżem, jest tylko 5 kilo, więc 5 kilo ryżu jeszcze mam. To są 332 juany i z tego co widzę, no to gdybym jadła tylko to, bez tego, że nie wiem, na przykład jeszcze bym mogła kupić jakieś warzywa, zanim by powiedzieli, że lockdown, albo jeszcze zamówić, no to bym przeżyła parę tygodni. Dobra, to jest tyle na dzisiaj. Wczoraj gadałam jeszcze ze znajomymi na ten temat, znaczy co oni myślą o tym, czy mogą nas zamknąć, czy nie. I oni powiedzieli, że jak rząd mówi, że trzeba robić zapasy, to no to jest takie, niekoniecznie trzeba robić zapasy, bo wtedy ludzie wariują. Ale jak rząd nie mówi, a coś się dzieje, to można robić. 400 yuan przecież nie jest jakiś majątek, a przeżyje na tym w razie ewentualnego lockdownu. Nawet nie lockdownu, bo rzeczywiście compoundy, czyli takie osiedla są sukcesywnie zamykane. Pisała do mnie dzisiaj jedna dziewczyna, która mieszka w Szanghaju i mówi, że mają na razie na co najmniej 2 dni są zamknięci w compoundzie, czyli na osiedlu, jako że był tam jakiś bliski kontakt osoby zarażonej. Osoby z Tianjinu też się ze mną kontaktowały i mówią, że wygląda to tak sobie i też siedzą w domu i mają zapasy, na których przeżyją co najmniej 2 tygodnie, więc tak. Ale powiem wam tak, widać to, że tutaj stracono kontrolę nad tym, co można było przez ostatnie 2 lata mniej więcej, trochę mniej niż 2 lata, kontrolować tak skrupulatnie, więc zobaczymy, co się wydarzy. Tyle na dzisiaj. Dzięki za słuchanie. Jeżeli chcecie więcej ciekawych treści, to zapraszamy do Mało Powiedziane. Tam są 23 odcinki, które czekają na was. Na razie mamy przerwę, ale jest na przykład też odcinek o tym, jak Chiny sobie radziły z pandemią. Teraz trochę to gorzej wygląda, ale można posłuchać. Jest naprawdę dużo ciekawych treści. Będziemy wracać z podcastem pod koniec lutego. A tak, no to tak czy tak jest dużo do przesłuchania. Dzięki za oglądanie i na razie.